My jesteśmy już po tym ostatecznym briefingu, gdzie to właśnie Bartek Bera, który jest fotografem i planuje te wszystkie sesje, wyznaczał pilotom wojskowym to, jak mają się zachowywać w powietrzu, czyli cywil porządzi wojskiem za chwilę na górze. Cześć Bartek. Cześć. Dobrze Cię widzieć. Dobrze Cię widzieć. Raczej bym powiedział, że to współpraca. Niczego nikomu nie wyznaczałem. Mamy dobre zrozumienie, wiemy. Każdy wie, co ma robić. Ja delikatnie tylko może im wskazuję. Ty liczysz jeszcze, ile sesji wykonałeś w powietrzu? Która to twoja sesja będzie? No myślę, że będzie tego łącznie grubo ponad 100, licząc ze śmigłowcowymi. Z myśliwcowymi, czyli taką jak dzisiaj robimy, myślę, że będzie to około 30-40. Ja pamiętam, jak wrzuciłem na swoje media społecznościowe taki filmik, jak robi się zdjęcia w powietrzu. Ludzie byli zaskoczeni, że tych zdjęć myśliwców w powietrzu nie generuje sztuczna inteligencja, tylko to wszystko dzieje się tu, bo to jest twoje miejsce pracy w powietrzu. Jak to się dzieje? Opowiedz. To jest akurat sesja, tak zwana, tak ją nazywamy, sesja rampowa, czyli naszym photoshipem, czyli takim statkiem matką, nazwijmy to, jest kasa C295 z Krakowa, z 8 bazy lotnictwa transportowego. Fotografowie w takiej sytuacji siedzą na rampie, która na co dzień służy do załadunku ładunków, do zrzutu spadochroniarzy. My, współpracując z loadmasterami oczywiście, siadamy na rampę, jesteśmy przypięci uprzężami. Czyli to, co dzieje się teraz, tak? Bo jesteśmy chwilę przed wylotem. Wy też jesteście chwilę przed wylotem. Mierzenie uprzęży, to musi być wszystko gotowe już w powietrzu. Tak, zdecydowanie. Mierzymy tutaj bardzo precyzyjnie, każdy centymetr, po to, by każdy wiedział, gdzie ma siedzieć, by czuł się bezpiecznie. No i cóż, otwiera się rampa samolotu w powietrzu. Myśliwce w umówiony sposób podchodzą, przechwytują ten samolot transportowy. No i tak to się odbywa. Jakie wysokości, jakie prędkości? Czy to trudno zgrać ze sobą? No bo myśliwiec ma zupełnie lata na innych prędkościach niż lata kasa. Więc rozumiem, kasa leci maksymalnie szybko, a F-16 maksymalnie wolno? Nie jest to do końca tak, że kasa leci maksymalnie szybko. Kasa ma swoje ograniczenia dotyczące latania z otwartą rampą, bo tak jak mówię, na co dzień to służy raczej do załadunku bądź do zrzutu spadochroniarzy czy zrzutu ładunku, więc są pewnego rodzaju ograniczenia. Musimy się tutaj jakoś zazębić. W tym przypadku będzie to 200 węzłów. Dla F-16 no jest to dolna granica praktycznie, zwłaszcza w takiej konfiguracji z dwoma zewnętrznymi zbiornikami. Więc zdecydowanie jest to jedno z największych wyzwań, że te zakresy prędkości muszą się jakoś tutaj przeciąć. A to jest tak, Bartek, że masz łączność z pilotami już później w powietrzu, czy jakoś na migi się porozumiewacie? Nie, na migi bardzo. Bo jesteście de facto bardzo blisko. Tak, jest to kilkanaście, kilkadziesiąt metrów, natomiast ja uznaję to za raczej nieprofesjonalne, unikam tego. Mamy łączność, albo łączność bezpośrednią, w zależności od tego, jak się umówimy, albo jest to łączność bezpośrednia, czyli jakiegoś takiego koordynatora, którym akurat dzisiaj ja będę, bezpośrednio z pilotami, bądź jest to korygowane poprzez załogę samolotu transportowego, czyli ja wtedy mam łączność na pokładzie z dowódcą załogi i ten dowódca załogi przekazuje myśliwcom, co mają robić. W planie dziś w powietrzu nie tylko F-16, także amerykańskie F-35. Niedługo one będą w Polsce, więc ich fotografowanie nad Polską, szczególnie to rzadkość jeszcze. W ogóle niewiele osób ma okazję fotografować to wszystko w powietrzu. Więc na tobie to jeszcze robi wrażenie po tych ponad 100 lotach? Nie wiem, ilu godzinach. Robi zdecydowanie. Ciężko to opisać, natomiast obserwowanie samolotu myśliwskiego w swoim naturalnym środowisku, patrząc na to, jak on manewruje, jak jest fantastycznie zwrotny, jak jego powierzchnie sterowe ciągle pracują. Gdy widzi się pilota w swoim biurze, który też tam rozgląda się, no to po prostu steruje tym samolotem. Jest to bardzo ciekawe. W połączeniu z krajobrazem, w połączeniu, tak jak na przykład dzisiaj będziemy nad Helem, który jest absolutnie najpiękniejszym miejscem do latania w Polsce, daje to naprawdę fantastyczne wrażenie i robi na mnie osobiście nic u mnie nie uleciało w tym temacie i dalej jest niesamowite. Jaki sprzęt wykorzystujesz do tego? To trzeba mieć jakieś specjalne aparaty, które nie pracują się bardzo dużo nad ziemią, czy to nie ma różnicy? Różnica jest. Nie uważam w ogóle, nie uznaję tego przysłowia, że sprzęt nie robi zdjęć, jak to często fotografowie lubią mówić. Sprzęt robi zdjęcia. Oczywiście fotograf jest bardzo ważny, natomiast sprzęt robi różnicę. Jest to sprzęt, który nie jest inny od porządnego sprzętu używanego na ziemi, tak bym to określił. Problemem są oczywiście baterie, jeśli fotografujemy przy minus 30, minus 35 stopniach, a takie warunki się zdarzają przy fotografowaniu zimowym nad morzem. To oczywiście bateria zużywa się szybciej. Podobnie potrzebujemy super dobrego sprzętu, jeśli fotografujemy o zachodzie słońca, przy słabym oświetleniu. Ale to jest to samo, co na ziemi. Korzystając jeszcze z okazji, że jesteśmy za rampą, czyli tak jak ja będę za chwilę,
Opowiedz nam, jak to jest tutaj wszystko zorganizowane. Ile tu jest stanowisk pracy? Bo rzędów jest kilka, osób w rzędzie też jest kilka, ale ta rampa ma też swoją nośność. Tak, oczywiście. Tutaj rządzą wszystkim panowie loadmasterzy. Technicy załadunku. Oni są tutaj absolutnie najważniejsi. Wypełniamy ich rozkazy, polecenia i to wszystko się odbywa dzięki nim wyłącznie. Są trzy rzędy. Pierwszy rząd siedzi na płaszczyźnie rampy. Nogi wam wystają? Raczej nie. Nie jest to komfortowe, nie daje żadnej korzyści. Raczej tego unikamy. Raczej siedzimy, jak to się dawniej mówiło, po turecku, albo jak mawia moja córka, na krzyżaczka. Więc tak siadamy. Drugi rząd klęczy na jednym albo na dwóch kolanach. Stąd niezbędnym atrybutem, nieoczywistym, są nakolanniki. Drugi rząd oczywiście musi być nakolanniki. Trzeci rząd, który jest rzędem, nazwijmy to, opcjonalnym, nie zawsze mamy trzeci rząd, stoi i obserwuje wszystko z nad pozostałych dwóch rzędów. Naturalne pytanie, Bartek. Czy ty się boisz, kiedy ta rampa się otwiera i zdajesz sobie sprawę, że nad helem to jesteś bardzo wysoko i też bardzo szybko lecisz? Nie będę tutaj zgrywał jakiegoś bohatera, natomiast musimy sobie zdać sprawę, że to jest wszystko całkowicie bezpieczne. Panowie loadmasterzy są fantastycznymi profesjonalistami, mamy najlepszy sprzęt wysokościowy, więc nie ma tutaj... To są te uprzęże. Tak, to są te uprzęże. Więc nie ma tutaj jako takiego zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. Problemem jest, powiedzmy, psychika, prawda? Żeby siebie samego przekonać, że tego zagrożenia nie ma. Ja mam taki trochę, jestem zorientowany na cel, na wynik, więc staram się skupić na tym, co mam zrobić, a nie myśleć na tym, że mam 7000 stóp pod sobą. Raczej o tym nie myślę po prostu. Natomiast nie postrzegajmy tego jako sport ekstremalny, porównywalny do alpinizmu, czy himalaizmu, czy nie wiem, rowerów zjazdowych. To zupełnie nie ten poziom ryzyka. Jakie zrobiłeś najlepsze zdjęcie? Może nie tak, jakie masz swoje ulubione zdjęcie i to już na koniec, jaki jest twój wymarzony samolot do sfotografowania? Ciężko wskazać. Z samolotami myśliwskimi myślę, że moim ulubionym zdjęciem jest zdjęcie z jednym z moich najbliższych przyjaciół, którzy są pilotami, albo z moim najbliższym przyjacielem. Zrobiliśmy zdjęcie, które wydawało się z rampy niemożliwe do zrobienia. Z racji gazów wylotowych z kasy nam przy fantastycznej koordynacji udało się to zdjęcie zrobić z farą. Teraz wisi u niego w pokoju. No jest to zdjęcie, z którego jestem zadowolony z racji tego, że jest dobre technicznie, jest to ciekawy manewr, który było trudno zrobić. Z fotografii śmigłowcowej bardzo cenię sobie swoje cenie, nie wiem, czy powinienem tak powiedzieć, ale lubię wracać do swoich zdjęć z Afganistanu. To było jednak fotografowanie śmigłowców na polu walki. W boju, zdecydowanie, więc to robiło wrażenie i to było coś, z czego jestem dumny. Jeśli chodzi o zdjęcia, dużo swoich marzeń lotniczych spełniłem. Nie mam chyba sprecyzowanych, jeśli chodzi o samoloty myśliwskie, latałem z całym spektrum myśliwców natowskich. Jeśli chodzi o śmigłowce, myślę, że tylko słynny 160 pułk operacji specjalnych amerykańskich, ale oni się nigdy nie fotografują, więc takie zdjęcia na pewno nie zrobię. Czego się życzy wam, fotografom, przed lotem? Chyba powodzenia, żeby wyszło dobrze, żeby było bezpiecznie. Ja ci tego życzę, żebyś dobrze mnie sfotografował. Dziękuję Bartek. Wyrazy uznania za to, co robisz. Dziękuję.